szkolicy meczowej myślę, żeby zagrać następną piłkę, jakby była każda inna piłka, że nie myślę o tym, czy jest jakaś meczowa, czy setowa, po prostu gram każdą piłkę tak samo i obojętnie jaka to jest piłka, czy meczowa, czy setowa, czy gemowa, czy breakpoint, czy po 30 w gemie, czy pierwsza piłka w meczu, to każdą piłkę staram się grać tak samo jak przez cały mecz. Jasne, czasami ciężko jest opanować swoje myśli. Czasami są myśli o wygranej, o przegranej, jest wiele myśli w trakcie meczu, ale też trzeba zważyć na to, że trzeba je opanować i realizować spokojnie swój plan na korcie. Wydaje się, że tak blisko, a tak daleko tak naprawdę. Niby jeden punkt, ale jeden punkt może właśnie zabraknąć. Znaczy ja go się staram rozegrać tak jak każdy inny i to mi może trochę pomaga, ale też delikatną presję i stres się odczuwa mimo wszystko.